Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Strzelił 4 gole w 3 ostatnich meczach. Niedługo transmisja. Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A dziś zobaczymy, jak przebiega rywalizacja na najwyższym poziomie we Francji. Drużyna Strasburga zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Gay. Wijnaldum. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Teraz już możemy oficjalnie i z czystym sumieniem powiedzieć, że dziś na murawie zobaczymy nowych mistrzów. Po ostatnim meczu, Jacku, to już pewne. Tak, mają to. I musi to być wyjątkowe uczucie, gdy sięgasz po te najwyższe cele. Ciekawe, czy zawodnicy zwieńczą ten sezon jak prawdziwi mistrzowie, czy w ich poczynania wkradnie się rozprężenie. Dla nich to już raczej bez większego znaczenia. No tak, oczywisty faul i sędzia dyktuje rzut wolny. Uwagę mediów przed meczem skupił na sobie Kylian Mbappé. To od jego dyspozycji zależeć może wynik spotkania. Ma aktualnie fantastyczny okres. Strzela jak na zawołanie. W ciągu 3 ostatnich spotkań powiększył dorobek aż o 4 gole. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. To Messiego. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. I oto z piłką Leo Messi. I mamy podanie do Neymara. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Gamero. Sissoko. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Z rożnego w okolice jedenastki. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Sissoko. Przyjmuje Kevin Gamero. Zdecydowanie, ale czysto. Leo Messi. Mbappé. Gini Wijnaldum. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Dobre, prostopadłe zagranie od Messiego. Ależ Robinsonada, jak on to zrobił? Neymar egzekutorem rzutu rożnego. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. I oto z piłką Neymar. Dobra interwencja obrońcy. Gdyby to dośrodkowanie doszło, mogłoby być groźnie. Funes Mori.
Wolna flanka, jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Piłkarze PSG wyraźnie częściej są w tym meczu przy piłce. Tyle, że podawaniem piłki między sobą nie wygrywa się meczów, a tego tu przecież od nich wszyscy... Patrz Tomku, to musi być gol! Tak jest! Tak! Leo Messi! Argentyńczyk z pierwszym golem w tym spotkaniu. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. A Messi uderzył w swoim stylu, mocno, po ziemi. Bardzo trudna piłka dla nawet najlepszego bramkarza. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Sissoko. Twardo. No to chyba musi być czerwona kartka, proszę Państwa. Strasznie to wyglądało. Co zrobi sędzia? Czerwień. Ta decyzja sędziowska na pewno nie poprawi sytuacji drużyny. Nie dość, że przegrywa, to jeszcze będzie odtąd grać w osłabieniu. Bardzo trudna sytuacja, nie da się ukryć, Tomku, ale z drugiej strony czasem właśnie takie okoliczności mobilizują i pozwalają dokonać niemożliwego. Jak będzie tutaj, to się dopiero okaże. Nicolò Barella. Kylian Mbappé. Do Messiego. Ładnie, teraz grają piłką, czekają na okazję do zadania właściwego ciosu. Nicolò Barella. Ma teraz szansę na gola. Dobrze obroniony strzał. Rzut rożny wykonał Neymar. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. I mamy koniec tej pierwszej połowy. Powiedzieć, że kibice ekipy gospodarzy są niezadowoleni, to jak słyszymy teraz na trybunach, nic nie powiedzieć. Tak, są wściekli. Nie dość, że wynik kiepski, to jeszcze ta czerwona kartka, która może ustawić ten mecz już do końca. Ale ofiarą ich pretensji pada chyba głównie sędzia, a pretensje powinni mieć tu przede wszystkim... Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Kylian Mbappé. Mbappé. Rozgrywają dokładnie pod polem karnym, szukają okazji do decydującego ciosu. Ale strzał zablokowany. Dobra, teraz szansa na centrę. Nic już z tej akcji nie będzie. Offside. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Miłośnicy francuskiej Ligue 1 już pewnie zacierają ręce, bo zbliża się bardzo ciekawe spotkanie. Strasburg zmierzy się z Brestem. Jestem jakoś dziwnie spokojny. Mbappé, będzie groźnie. Bramkarz się rzucił, wyciągnął jak struna.
Na 11 metr z rogu. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Niepotrzebna strata i może być groźnie. I mamy podanie do Neymara. Nie wyszło mu zupełnie to dośrodkowanie. Piłka wyszła na aut bramkowy. I mamy nowego gracza PSG na boisku. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas wkrótce naprawdę dobry mecz. Zapraszamy przed ekrany. Niebawem prawdziwa piłkarska uczta. Tak, faktycznie. No tak, wrócimy do tego później. Jest akcja. I tak! Messi trafia do siatki. W takiej formie jest po prostu nie do upilnowania. Koniec, kropka. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Golkiper niewiele tutaj mógł uczynić. Rozklepali go dwóch na jednego. Porządkowa akcja ofensywna. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Na razie 2-0. Herrera. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Ander Herrera. I teraz wymieniają sobie piłkę. Szukają luki, by zaskoczyć przeciwnika. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Żeby zdobywać gole, trzeba stwarzać sobie sytuacje. Statystyki pokazują, że idzie im to dzisiaj bardzo dobrze. Ta i tak wyrazista przewaga może jeszcze napęcznieć. Druga drużyna nie istnieje. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Mbappé, wciąż Kylian Mbappé, indywidualna akcja Francuza. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Piłka wybita spod nóg rywala. Świetnie zagrał, będzie groźnie. Podanie Messiego do środka. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Herrera. Gini Wijnaldum. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Mbappé teraz przy piłce. Danilo teraz przy piłce. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Bez wysiłku poradził sobie z tym strzałem. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie.
Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. I kończy nam się ten mecz. Po reakcji trybun widać, że nie do końca tak, jakby sobie tego życzyli kibice. Nie wiem, czy bardziej dają teraz upust swojej złości z powodu wyniku, czy z powodu czerwonej kartki. Pewnie uważają, że gdyby nie decyzja o czerwonym kartoniku, ich ekipa by tu wygrała. Cóż, może i tak, ale wyjaśnijmy sobie jedno. W takiej sytuacji sędzia musi, podkreślam, musi sięgnąć po najwyższy wymiar kary. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo.